Oj, 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 cholera! A dziś na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S i X, Nintendo Switch debiutuje po latach Kangurek KO. Kolejna odsłona kultowego u nas cyklu dostępna jest tak cyfrowo, jak i w wersjach pudełkowych. Opinie są podzielone, ale najbardziej po oczach dają bugi i nudni bossowie, ale można jeszcze załatać. W czerwcu czeka na nas Summer Game Fest, ale i to, co proponuje Sony. Na 2 czerwca o północy zapowiedziano kolejne State of Play, które potrwa około 30 minut. Mamy zobaczyć na nim sporo trailerów nowych i już zapowiedzianych gier, nawet tych z VR 2. Czy zatem zobaczymy God of War Ragnarok? Kto wie, nie nastawiałbym się. The prophecy say Fimbulwinter leads to Ragnarok. Zatem mamy preload Diablo Immortal na PC. Poprzez Battle.net możemy już pobrać grę, by rozpocząć ją równo z oficjalnym debiutem. W Polsce nastąpi to 2 czerwca o godzinie 19. Jednocześnie gra trafi na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Pobierajcie i uwaga na nadciągające lootboxy. Team Fortress 2 kultowe jest, w sieci ruszyła akcja Save TF2, czyli pokojowe przypominanie wspomnień graczy z odpowiednim hashtagiem. Miało to na celu zwrócenie uwagi Valve na boty zalewające serwery i udało się. Oficjalne konto twitterowe dostrzegło akcję i potwierdzono pracę nad poprawą stanu rzeczy. A realm of pure imagination. Potwierdzono datę premiery, The Wild Update do Minecrafta 7 czerwca. Aktualizacja trafi na wszystkie platformy, a gracze są niezadowoleni. Z jednej strony skromna nowa zawartość w porównaniu z Cave and Cliffs, a z drugiej przesunięcie archeologii, brak zestawów, świetlików czy odnowy brzozowego biomu, ale sklep ma 5 lat, hej. Crafted, adventures, minigames, textures, skins. Survarium z ostatnią szansą na sprawdzenie, gra zespołu założonego przez współtwórców Stalkera po 7 latach kończy żywot. Zniknęły już mikrotransakcje, trwa event pożegnalny, a sama gra zniknie lub raczej zamknięte zostaną jej serwery już we wtorek 31 maja równo o 23 naszego czasu. Ostatnia szansa. Wygląda na koniec, zatem miłego weekendu wszystkim, hej!